Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam na lutowy TBR. TBR to oczywiście skrót od To Be Read, czyli książki, które planuję przeczytać w danym miesiącu. Tym razem jest to luty i powiem Wam, że ten TBR jest trochę taki ambitny, jeżeli chodzi o liczbę książek, bo jest ich chyba 7 albo 8, o ile dobrze pamiętam. Natomiast jest troszkę mniej ambitny, jeżeli chodzi o same te książki, bo mam tutaj kilka takich lekkich powieści młodzieżowych, czy w ogóle może niekoniecznie lekkich, ale jednak wciąż młodzieżowych, więc wydaje mi się, że będzie się je po prostu łatwiej i szybciej czytało. Ale jak to ostatecznie wyjdzie, to oczywiście zobaczymy w podsumowaniu tego miesiąca. Książki, które tutaj Wam chcę pokazać, w dużej mierze będę czytać na Legimi, więc tylko będę wklejać okładki tutaj obok mnie. Natomiast fizycznie mam 3 książki i może zacznę od książki, którą teraz obecnie czytam. I jest to Maya Angelou, Zgromadźcie się w imię moje. To jest drugi tom tej autobiograficznej serii właśnie Maya Angelou, w którym opowiada o swoim życiu w Stanach Zjednoczonych, na południu Stanów Zjednoczonych, jako czarna kobieta. W styczniu przeczytałam książkę Wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak, czyli książkę, która skupiała się na dzieciństwie autorki. Natomiast tutaj mamy już jej taką dorosłą wersję, wciąż bardzo młodą, bo jednak jest to chyba 18- czy 19-letnia kobieta, ale już nie jest tutaj dzieckiem. Ale jestem dopiero na 70 stronie, więc jeszcze tutaj dużo może się wydarzyć, chociaż ta książka nie jest aż taka gruba, bo ma chyba 230 stron mniej więcej, więc sporo mniej niż pierwsza część, która miała stron ponad 300, ale mimo wszystko już od pierwszych stron podoba mi się troszkę bardziej ciekawi mnie to, co się tutaj dzieje, niż to, co działo się w poprzednim tomie, także jestem bardzo pozytywnie nastawiona i to będzie właśnie moja jedna z pierwszych tych lutowych lektur. Następnie, jeżeli chodzi o książki, które mam fizycznie, to jest coś, o czym Wam mówiłam poprzednio i jest to książka Frankenstein Mary Shelley. Mówiłam o tej książce w tym noworocznym tagu, że to jest książka, którą mam niedokończoną już od zeszłego roku. Jestem na stronie 200 i właśnie mówiłam tam, że chyba sobie ją odłożę gdzieś na wierzch i wrócę do niej w lutym. No i tak też planuję zrobić. Tutaj już naprawdę niedużo do końca mi zostało, bo niecałe chyba 200 stron, jakieś nawet 150 może. A bardzo chciałabym tę historię poznać. Oczywiście mniej więcej wiem, co tam się dzieje, ale nigdy tej książki nie miałam okazji czytać, więc bardzo chętnie sobie do tej historii wrócę i mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w lutym. A trzecia książka papierowa, którą tutaj mam, to Dorosła. I to też jest książka, o której mam wrażenie, że mówiłam już całkiem sporo na kanale przy okazji różnych TBR-ów na cały rok i tego typu filmów. To jest coś, co bardzo mnie interesuje, bo pamiętam, jak pozytywne opinie ta książka zbierała na Bookstagramie, ale też jest to książka, która porusza mnóstwo ważnych treści i mimo tego, że jest książką młodzieżową, to liczę na to, że będzie jedną z tych właśnie wartościowych młodzieżówek. Także to jest coś, z czym zdecydowanie chciałabym się zapoznać w lutym. A skoro już przy wartościowych młodzieżówkach jesteśmy, to w lutym również bardzo chciałabym przeczytać książkę, która też jest strasznie popularna i ostatnio wszędzie ją widzę. I jest to Practice Girl. To jest książka też młodzieżowa, która ma poruszać temat slut-shamingu. I to mnie bardzo interesuje, bo chyba jeszcze nie czytałam takiej książki młodzieżowej i w ogóle chyba nie słyszałam o książce młodzieżowej, która ten temat by poruszała. No i też właśnie pozytywne opinie, które ta książka zewsząd zbiera, bardzo mnie zachęcają i przyznam, że jestem po prostu ciekawa tego, jak mi się spodoba. Więc to również jest w moich planach. I jeszcze jedna młodzieżówka, bo mówiłam, że będzie to taki bardzo młodzieżowy miesiąc, to książka Tweet Cute, która pojawiła się na Legimi, bo pamiętam, że kiedy była jej premiera, jakoś w zeszłym roku, to chciałam ją przeczytać, byłam nią zainteresowana, ale jednak nie była dostępna na Legimi, a ostatnio widziałam, że się pojawiła, więc sobie ją pobrałam i też planuję przeczytać i po prostu dobrze się przy niej bawić. To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o młodzieżówki, bo nie jestem pewna, czy tak można zaklasyfikować kolejną książkę, którą chciałabym przeczytać, a jest to Cieszę się, że moja mama umarła. To jest książka napisana przez aktorkę, która grała między innymi w takim serialu jak iCarly. Nie wiem, czy kojarzycie, ja tego serialu nigdy nie oglądałam, ale oczywiście o nim słyszałam. Jest to książka autobiograficzna, w której ona opisuje swoje toksyczne relacje z matką, swoje dzieciństwo. Też słyszałam o niej bardzo dużo dobrego i też wyskakuje mi ostatnio z lodówki, więc też jestem po prostu bardzo tej książki ciekawa. No ale właśnie zbiera bardzo pozytywne opinie. Gdyby zbierała jakieś negatywne czy mieszane, to bym się może dwa razy zastanowiła, ale ze względu na to, że widzę głównie zachwyty, no to po prostu również chciałabym tę książkę poznać. Kolejna to najnowsza książka Petry Dworzakowej, chyba tak wymawiać nazwisko autorki, bo pamiętam, że kiedyś ktoś mnie poprawił tutaj w komentarzach i później sobie googlowałam jakieś wywiady z tą autorką i chyba słyszałam Dworzakowa. Książka autorki Wron, które bardzo mi się podobały, jak zresztą całemu chyba internetowi w zeszłym roku. Wrony zrobiły na mnie ogromne wrażenie i liczę na to, że Jestem głód będzie równie wzruszającą, równie przejmującą książką.
Nie do końca wiem, jaka jest koncepcja, bo zakończenie Wron było takie bardzo dwuznaczne, oczywiście nie spoilerując. Natomiast najpierw słyszałam, że Jestem głód jest taką bezpośrednią kontynuacją tego, co się tam działo, ale trochę mi się to nie zgrywało właśnie z zakończeniem tamtej książki. Natomiast też ostatnio pojawiały się takie opinie, że wcale to nie jest książka, która jest kontynuacją Wron, że to jest osobna powieść. Także sama już nie wiem i nie wiem, czy chcę wiedzieć. Chyba nawet dobrze, że nie jestem do końca pewna, o czym Jestem głód jest. I będę mogła przysiąść do tej książki z taką spokojną głową, no ale mam po prostu tutaj nadzieję, że spodoba mi się równie mocno jak Wrony i to również będzie ulubieniec tego roku. I ostatnia już książka, którą mam w planach na luty, to książka wydawnictwa Pauza. I to jest zabawne, że wydawało mi się, że ja jestem tak w miarę na bieżąco z tym, co Pauza wydaje, tym, co pani Anita gdzieś tam na Instagramie czy Facebooku promuje, natomiast o tej książce w ogóle nigdy nie słyszałam, dopiero ostatnio usłyszałam o niej na kanale Gabi z kanału Oribani Books. I jest to książka Nasz Chłopak, książka, która też opowiada właśnie o toksycznych relacjach w rodzinie. Sporo tutaj chyba takich książek z wątkiem właśnie toksycznych, rodzinnych relacji. Jakoś tak wydaje mi się, że coś takiego mam, że jak wybieram książki, to one są zbliżone tematycznie, bo tak samo kiedyś miałam, jeżeli chodzi o na przykład rasizm, było kilka takich książek w miesiącu, które dotykały tego tematu, także może gdzieś podświadomie wybieram te książki trochę tematycznie. No tym razem, jak widać, luty będzie miesiącem książek o relacjach rodzinnych, niekoniecznie udanych. Bardzo jestem tej książki ciekawa, bo no niesamowicie mnie zainteresowała i jestem w szoku, że po prostu wcześniej o niej nie słyszałam i że ta premiera gdzieś mi umknęła, ale że też ta książka przeszła jakoś bez echa, bo te premiery Pauzy też są dosyć popularne, przynajmniej wśród kont, które ja obserwuję, wśród osób, które obserwuję, a o tej książce naprawdę jakoś wcześniej albo nie słyszałam, albo może nie zwróciłam na nią uwagi, nie wiem, ale cieszę się, że teraz o niej wiem i że będę miała okazję ją przeczytać. Tak więc tak prezentuje się ten mój stosik planów czytelniczych na luty. Tutaj mam te skromne trzy książki fizyczne, a reszta będzie po prostu na Legimi. Natomiast niektóre z nich planuję kupić. Na pewno planuję kupić książkę Petry Dworzakowej, żeby ją mieć na swojej półce. Więc może w podsumowaniu lutego będę mogła Wam już pokazać papierowy egzemplarz, ale na ten moment są to tylko te trzy książki. Dajcie koniecznie znać, czy którąś z tych książek już czytaliście, albo czy też macie w planach i co o nich myślicie. Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!